Ale ona na żywo była neonowa. Po prostu ja pierwsze co, przecież natura tworzy takie kolory neonowe. Wiesz, jakbyś sobie jakieś tipsy nakleiła, super, wiesz, takie były modne neonki, rażące po oczach. No to to było rażące razy 100. Coś niesamowitego dla mnie, taki neonowy kolor. Hej, dzień dobry. Ja nazywam się Alicja i nadaję z Wysokiego Wybrzeża w Szwecji. W mojej łosiologii opowiadam o życiu na północy, pięknie skandynawskiej przyrody, kulturze nordyckiej oraz nauce języków. Rozmawiam także z osobami z innych landów o ich doświadczeniach, pasjach oraz trudnościach życia na emigracji. Zapraszam cię serdecznie na nordycki spacer. Załóż wygodne buty, słuchawki i zaczynamy! Cześć, z tej strony Alicja, czyli ja, główna prowadząca oraz producentka Łosiologii. To pierwszy taki odcinek, który wydzielony jest z poprzedniej rozmowy. Tak na początku użyłam tego słowa producentka, bo kombinowałam, jak podzielić jeden wywiad, aby wyszły z niego dwa sensownie łączące się ze sobą odcinki. I było trochę więcej kombinowania, niż mogłoby mi się zdawać na pierwszy rzut oka. W każdym razie, wszystkich moich powracających słuchaczy witam ja. I moja opalona na czerwono twarz. Twarz tak zwanej zagranicznej wakacjuszki. Taki żarcik słaby, bo byłam w Polsce kilka dni i przegrzałam się niesamowicie mocno. Jeśli jesteś w gronie osób, które słuchają Łosiologii regularnie, to już wiesz, o czym będzie ten odcinek. Ale jeśli jesteś tu po raz pierwszy, bo skusił się gorący temat i zupełnie nie wiesz, co się dzieje w tym podcaście, no to szybko ci opowiem. Dwa poprzednie odcinki poświęcone są Islandii i geoturystyce, a moją gościnią jest Demi, która prowadzi w internecie kanał pod tytułem Nasz Mały Świat. Przy drugim naszym spotkaniu online tak się rozgadałyśmy, że rozmowę podzieliłam na dwie części i ten dzisiejszy odcinek jest kontynuacją poprzedniego. Także śmiało zapraszam Cię do zapoznania się z odcinkiem numer 18 oraz 19, a przynajmniej tą 19, bo wtedy popłyniesz z jednego tematu w drugi, tak troszeczkę płynniej po prostu. A już teraz zapraszam Cię na spacer do największej atrakcji turystycznej Islandii w 2021 roku. Idziemy dziś na spacer do wulkanu. Kom, kom. Ten event, który miał miejsce na początku 2021 roku. 19 marca. Wulkan, wielka atrakcja, tak. Wielka atrakcja, największa chyba teraz na Islandii. Słuchaj, też się na pewno zaczęła od tych tąpnięć i wstrząsów. I tak. I tak jak mówiłaś, że było czuć z coraz większym natężeniem. Tak. I słuchaj, może tak na chwilkę, żeby przerwać, wiesz, te wszystkie mądre geologiczne słowa. Tak. Wiem, że byliście tam. Tak. I słuchaj, pamiętasz te emocje, wiesz, jako osoby, która... jara się geologią, jest, wiesz, znasz się, interesujesz i tak. Nagle możesz na własne oczy to zobaczyć i mówisz, idę teraz do wulkanu, nie? Czytałam sobie tam całe życie w książkach, a teraz idę i sobie patrzę tak. Na wulkan, odrąbię sobie kawałek, wiesz, zastygniętej magmy. W ogóle opisz, jak to było, wiesz, co czułaś w tym momencie? To nie był mój pierwszy raz, kiedy widziałam wulkan w akcji, ponieważ kiedy miałam 8 lat, zobaczyłam po raz pierwszy w Japonii, bo jak byłam mała, to właśnie mieszkałam w Japonii. To też jest bardzo, wiadomo, wulkaniczny, aktywny, wulkanicznie i sejsmicznie kraj. I tam widziałam, jak dymi Sakura Jima. I myślę, że to moje mieszkanie w Japonii też chyba no, było czymś takim, że mnie te wulkany i geologia zainteresowała, no bo tam też jednak życie jest od tej przyrody nieożywionej uzależnione. No ale jednak to było bardzo dawno temu i też nie miałam takiej świadomości, może i mniejszą wiedzę i wiadomo, inaczej przeżywałam wtedy, a teraz wszystko na świeżo. I pierwszy raz, kiedy wybrałam się na erupcję, to było dwa dni po od jej rozpoczęcia i wybrałam się tam wraz z moimi przyjaciółmi, przyjaciółką, panią geolog, którą właśnie poznałam dzięki Islandii i mojej aktywności w internecie, bo od początku emigracji wrzucałam różne vlogi na YouTube'a, prowadziłam bloga i tak dalej, wiadomo, też mówiłam i po prostu, wiesz, tak myśmy się zgadały i ta pasja do geologii nas bardzo połączyła i myśmy tam, wiesz, razem się wybrali i powiem ci, że jak tylko zobaczyłyśmy, to
To był dla nas niesamowicie wzruszający moment. Naprawdę chciało się płakać i to było coś takiego nie do uwierzenia, jakim cudem za po prostu jakie rzeczy dostajemy tak piękny prezent od Ziemi, że możemy coś takiego widzieć na własne oczy teraz, jak rodzi się Ziemia, że jesteśmy świadkami czegoś tak wyjątkowego. Nas dawno nie będzie, a to będzie wciąż świeżutkie, wiesz, no po prostu święty graal. Niesamowite. Piękne niewyobrażalne. Nie wyobrażałam sobie, że coś takiego zobaczę, w sensie nawet jak sobie wyobrażałam, jak wulkan wybucha, czy jakby wiesz, że się widziało na zdjęciach, filmach, to jednak na żywo to jest nie do porównania. Nie do opisania. Powiem ci, że mnie bardzo zaskoczyły kolory, kolor lawy. Na zdjęciach to taki czarno-szarawy, nie? Niby. No, ale ta świeża wypływająca, no nie, taka też na zdjęciach jest czerwona, pomarańczowa powiedzmy, nie? Ta taka wypływająca świeżutka, ale ona na żywo była neonowa. Po prostu ja pierwsze co, przecież natura tworzy takie kolory neonowe, wiesz, jakby sobie jakieś tips to nakleiła, kolor, no. Super, wiesz, takie były modne neonki, jakieś, wiesz, pomarańcze, żółte, no wiesz, takie bardzo rażące po oczach, no to było rażące razy 100. Coś niesamowitego dla mnie, taki neonowy kolor. No i byłyśmy na początku tej erupcji, więc też mogłyśmy bardzo blisko podejść krateru, stosunkowo blisko. Dzień wcześniej ludzie byli jeszcze bliżej. Aczkolwiek my, jakby po szkole z geologią, no to miałyśmy świadomość, że jednak to nie jest bezpieczne miejsce i nie można tak o sobie, wiesz, blisko podchodzić, że to jest aktywny teren, że w każdym momencie może się coś wydarzyć, możemy nie zdążyć, no uciec z tego miejsca. Bo też ta erupcja jest wyjątkowa. To nie jest wulkan centralny, z centralną taką klasyczną erupcją punktową. Wiesz, że o, tutaj jest komora i z niej wybucha i fajnie. I możesz zrobić sobie jakąś, powiedzmy, granicę. Tylko to jest erupcja wylewna, szczelinowa, ze szczelin, które cały czas się tworzą, no, zwłaszcza wtedy na początku. Jak na początku szczelina miała, dajmy na to, kilkaset metrów, to potem to już się przerodziło w kilometry. Tak samo szczelina była wąska, no to się zaczęła poszerzać i kilka obok siebie powstało. Zaczęło się od jednego takiego stożka rozbryzgowego, tak to się nazywa w geologii. Ludzie, wiesz, jak zobaczyli stożek rozbryzgowy, o, patrz, to jest wulkan, no bo przypomina po prostu taki stożkowy wulkan, ale to nie był wulkan, tylko po prostu stożek rozbryzgowy powstały z tej erupcji liniowej, tej wylewnej. Więc ta erupcja cały czas była i jest dynamiczna, zmienia swój kształt i w miejscu, w którym myśmy stały wtedy, w każdym momencie mogła się otworzyć ziemia. Wiesz, to po prostu tam grunt nie był pewny. Zwłaszcza teraz to widzimy, że faktycznie na tym miejscu, w którym myśmy stały, no to niedługo później już otworzyły się nowe szczeliny, zalała lawa teren. To jest po prostu za każdym razem, jak tam się idzie, to jest teren nie do poznania, bo tak drastycznie, dynamicznie się zmienia. Taki potężny jest wylew lawy. Tak więc my, będąc tam na samym początku, byłyśmy bardzo blisko tego wylewu lawy, więc bardzo blisko, z bliska mogłyśmy widzieć tą czerwoniutką magmę lawę wydobywającą się na powierzchni Ziemi. Teraz no jest, trzeba dużo więcej przejść gór w ogóle, żeby dotrzeć bliżej tej erupcji, no i też nie widzi się jej tak, no może nie to, że dobrze, bo dobrze to widać ją, jak jest pogoda, ale wiesz, tej lawy czerwonej tak blisko jednak nie. No i niesamowite było obserwować, jak ta lawa się przemieszcza, jakie kształty po sobie pozostawia, wiesz, od razu my tutaj, o, to jest lawa AA, to opahoehoe, wiesz, wszystkie, wiesz, te z podręczników zdjęcia, o, ta ma dużo pęcherzyków, o, ta jest gładka, o, coś tam, wiesz, tego typu, no po prostu coś niesamowitego. I to, że też ta lawa nie tyle była czerwono-pomarańczowo-neonowa, co też taka srebrna, taka jakby aluminiowa, wiesz, no po prostu niesamowite. Na
naprawdę chciałoby się wtedy tam dotknąć, aż wiesz, takie Boże, chcę to dotknąć, ale wiesz, nie wolno. I też, no bo to jest bardzo zdradliwy teren, wiesz, ludziom się wydaje, o, ta lawa tak powoli sobie wypływa z tą... Przecież mogę blisko bodaj, przecież widzę, jak ona płynie, to przecież jak przypłynie, to ja sobie ucieknę. Tylko, że nagle może się oberwać fragment stożka i dojdzie do takiego nagłego, większego wypływu lawy. No różne rzeczy mogą się zadziać i też przecież wydobywanie się toksycznych gazów jest bardzo przecież tam intensywne. Co prawda jest to zanieczyszczenie lokalne i w przypadku tej erupcji żadne zamknięcie przestrzeni powietrznej nie jest możliwe. To nie jest tego typu erupcja, która by zagrażała ruchowi lotniczemu. To jest lokalne skażenie, zanieczyszczenie, ale jednak jak się tam przebywa, no to trzeba uważać. Były przypadki, że ludzie trafiali do szpitala, że właśnie zatruli się tym gazem. Więc po prostu to nie jest tak, że idziesz sobie na lawę zobaczyć i sobie siedzisz tam nie wiadomo ile, patrzysz i wdychasz te opary. Właśnie proszą, żeby odwracać się tak, żeby te opary na ciebie nie leciały, żeby jednak czerpać to świeże powietrze, żeby za długo nie przebywać, żeby dzieci tam nie ciągnąć ze sobą, bo one gorzej to odczuwają. Tak więc jest to wiadomo piękne, łatwo dostępne, ta erupcja obecna, bo ona znajduje się, wyobraź sobie, pomiędzy lotniskiem a stolicą. No to po prostu jak po na drodze. Tacy. Jak na tacy. Jeszcze dodatkowo przy małym miasteczku. Po prostu z miasteczka możesz sobie dojść na tą erupcję. Mieszkańcy tego miasteczka Grindavíku, no to oni byli przerażeni, jak do tej erupcji zaczęło dochodzić, bo nie było wiadome, w którym miejscu dojdzie do tego wypływu lawy, a także czy w ogóle dojdzie do tej erupcji, bo po prostu było dużo wstrząsów, ale takich epizodów w przeszłości było wiele. No właśnie chyba w 2019 wcześniej taki ostatni epizod był, że ziemia straszyła, że trochę się, wiesz, trzęsło, że mogła się ta ziemia otworzyć i nawet w tym miasteczku, w tym systemie wulkanicznym, który przebiega akurat przez to miasteczko, bo teraz się w systemie otworzyła ta szczelina, po prostu... ta magma się przesunęła do kolejnego systemu. Tak więc no to była wielka jedna niewiadoma. No a gdyby się tak w tym miasteczku otworzyło, no to masakra. To ludzie by w ogóle nie mieli, wiesz, już gdzie, znaczy nie mogliby mieszkać w tamtym miejscu. Otworzyła się ta szczelina, ta erupcja zaczęła się dziać bardzo blisko tego miasteczka i... Może ona nie zagraża tak bezpośrednio ludziom, ale jeżeli będzie trwać bardzo długo, a jest takie prawdopodobieństwo, no to w najbliższym czasie zaleje drogę główną na południu półwyspu, jedyną w zasadzie jedyną możliwość przemieszczania się po południowej stronie tego półwyspu, zostanie tylko taka główna droga północna, łącząca stolicę z Reykjavikiem. No i chodzi o to, że naukowcy podejrzewają, że ta magma, lawa, która wydobywa się z głębi ziemi, pochodzi z tak głęboka, że może to być nawet płaszcz ziemski, czyli w zasadzie niekończący się zbiornik magmy. Czyli może się bardzo długo wylewać ta magma, nie tyle latami, co przez kilkadziesiąt lat, może kilkaset lat, to też nie byłoby... To zdążę, może zobaczyć. Zdążysz najprawdopodobniej. Może się utworzyć po prostu jeden wielki kopułowy wulkan tarczowy. To jest bardzo możliwe. Mamy takich wulkanów dużo na Islandii. No i tego nie wiemy. Nie wiemy, co z tego finalnie wyniknie, bo nie mamy takiej wiedzy, żeby to zbadać. Nie potrafimy. Na razie dla nas to jest niemożliwe. Na podstawie badania składu skał, no to tyle wiemy, że jest to bardzo prymitywna magma, lawa, która pochodzi z bardzo głęboka. Tak więc to nie jest wulkan, który ma komorę magmową prawie tuż pod powierzchnią ziemi, który ma jakby taki płytki zbiornik magmy, która się wyczerpie, tylko właśnie no nie wiadomo,
No. Jak do płaszcza ziemskiego, to ona może się wylewać i wylewać. Ale ostatecznie nie jest to niebezpieczna tak bardzo erupcja, jak erupcje te takie, powiedzmy, klasyczne, które się kojarzy, eksplozywne, tak, które... Tak, który kojarzysz, że jest jeden stożek i puf, tak, w ciągu wyleci, tak, nie? Kiedy wydobywa się dużo materiału piroklastycznego, dużo pyłu, dymu i tak dalej. Nie, to po prostu jest bardziej takie otwarcie ziemi, wylewa się lawa, trochę tryska, ale ten... Aktywny wulkan, ten nasz na Reykjanes, on w ogóle, mówi się na niego Fagradalsfjall albo Geldingadalur, ale ostateczna nazwa prawdopodobnie powstanie, jak już ta erupcja się zakończy i będzie wiadomo, co to powstało. Ale najczęściej to mówi się Fagradalsfjall. Fagradalsfjall to tak nazywa się po prostu system wulkaniczny, w którym ta erupcja ma miejsce, oraz stara góra, Fagradalsfjall. Fjall to jest po prostu góra po islandzku. No i tak po prostu upraszczają ludzie, mówią Fagradalsfjall, co nie jest do końca poprawne, ale tak najczęściej właśnie mówią. Tak więc stosunkowo to jest bezpieczna erupcja, ale po prostu trzeba sprawdzać te gazy, jak w jakim kierunku się tam rozprzestrzeniają, jaka jest ich intensywność, żeby po prostu, jak jest za duża, jak po prostu się robi zbyt niebezpiecznie, to też szlak jest niebezpieczny, a też te szlaki się zmieniają, dlatego że lawa po prostu... No, zalewa te szlaki i co jakiś czas, wiesz, jest jeden taki dostępny, drugi, wiesz, inny dostępny i tak dalej, i tak dalej. Chciałam powiedzieć też, że na twojej stronie zrobiłaś taki bardzo fajny wpis, gdzie są linki do tych miejsc, gdzie można sprawdzić właśnie, jakie są gazy, jakie jest, nie wiem, bezpieczeństwo, tak, czy komunikaty, czy przejezdność dróg, więc jeśli ktoś miałby ochotę się wybrać, to ja to podlinkuję. Tak, mogę tak na szybko powiedzieć, że bo dużo ludzi siedzi na Instagramie, to na Instagramie jest taka bardzo fajna islandzka geolog, która nadaje po angielsku i w czasie erupcji, początku erupcji prawie cały czas postowała i po prostu, no to było super źródło informacji takiej właśnie bardzo prosto podawanej, nie tylko właśnie dla geologów, którzy się znają, ale dla takich ludzi, wiesz, turystów, po prostu zaciekawionych tematem. I to jest Geology with Helga. Helga to jest imię, czyli geologia z Helgą. Geology with Helga na Instagramie. No to bardzo polecam, bardzo fajna dziewczyna. Podlinkujesz resztę stron. No to kilka tam podam ci islandzkich, ale po angielsku. I też mam do polecenia... dwie albo trzy nawet książki po angielsku o geologii, ale one są świetnie napisane, nie są tak skomplikowane, a nawet jak poruszają właśnie takie bardziej skomplikowane rzeczy, to są naprawdę fajnie opisane. Ja jedną z nich pokażę ci. Wiem, że tutaj nikt więcej nie zobaczy, ale... Czerwona okładka. Czerwona to jest Living Earth, Outline of the Geology of Iceland. To jest książka, którą kupiłam w drodze powrotnej z mojego pobytu krótkiego, pierwszego na Islandii. Chyba mówiłam o tym w pierwszym podcaście. Mówiłaś, wsiadałam do samolotu, wiesz, już była księgarnia, tak sobie zaglądnęłam, zobaczyłam na tą okładkę, przeglądnęłam książkę i ja ją biorę, nie? I ja tu jeszcze wrócę. Tak więc to jest pierwsza książka moja w ogóle o geologii Islandii. Bardzo fajnie napisana, ale chyba jest najtrudniejsza z tych wszystkich, które mam. Mam jeszcze taką, którą polecimy. To jest Iceland Thora Thordarsona i Aurmana Höskuldssona. Ale w każdym razie Thor Thordarson to jest bardzo znany naukowiec. I to jest super też podręcznik taki, wiesz co, który oprowadza po miejscach. Jest taki jakby trochę szlak. No może nie do końca, ale po miejscach jest mnóstwo zdjęć, mapek i uproszczona historia geologiczna Islandii, bardzo fajna książka. No i jeszcze ze Springera mam
Kilka, ale zwłaszcza ta książka to jest The Glorious Geology of Iceland's Golden Circle. Golden Circle, czyli Złoty Krąg, to jest najpopularniejsza trasa turystyczna na Islandii. Tam też znajdują się te wychodzące na powierzchnię ziemi płyty tektoniczne, Park Narodowy Þingvellir, i to jest kolejna świetna książka dla osób, które właśnie planują na przykład przyjechać na Islandię, zwiedzić Golden Circle, bo to tam, wiesz, tam znajduje... Standard, tam jest gejzer, pola geotermalne, wodospady, krater, wszystkie takie to bardzo ikoniczne, flagowe atrakcje geoturystyczne. No to jeżeli planuje, chciałby się dowiedzieć czegoś więcej niż, wiesz, no to jest idealna książka, bo są tutaj, wiesz, masz zdjęcie i liniami, wszystko, wiesz, pozaznaczane, jak, co, wiesz, powstaje i tak dalej, i bardzo prosto napisane. Ale też ten autor zrobił przynajmniej jeden, jak nie dwa filmy na YouTubie, jakby ze swojej książki. Tak więc nawet można sobie po prostu zobaczyć. Więc to są trzy moje ukochane książki, które są super, są skarbnicą wiedzy, bardzo prosto podaną, i myślę, że wielu osobom się spodobają ja te to już, książki. Ja to mam tak, że ja po prostu książki i takie rzeczy, wiesz, takie, no nie, może nie naukowe jakoś stricte, ale takie informacyjne, jakieś podręczniki, przewodniki. Jezu, ja to mogę kupować i kupować, tak. I oczywiście ja nie też czytam wszystkiego, bo to jest takie podjaranie na początku, tak jakby, wiesz, jakbyś, jak narkotyk, wiesz, patrzysz, to przeglądasz i w ogóle jesteś mega podjarana. Potem oczywiście to ustaje, ale z książką tak jest fajnie, że można ją w każdym momencie zdjąć z półki i sobie jeszcze raz przejrzeć albo przeczytać. Na Islandii bardzo dużo ludzi czyta książki i Islandia też jest znana z tego, że bardzo dużo ludzi czyta i wydaje książki. Aczkolwiek książki są drogie. Bardzo drogie. I pamiętam, wiesz co, że ta książka, ona kosztowała mnie wtedy 5,5 tysiąca koron, a 1000 koron teraz to jest 30 zł. Więc no, książki po kilkaset złotych nawet potrafią kosztować, i to niezłych kilkaset złotych, no ale są super, wiesz, super wydawane, no zwłaszcza te do geologii, przyrody, i zawsze ja lubię chodzić właśnie do księgarni, jak sobie tak oglądam, to jej, czy ja mogę sobie już pozwolić na kolejną książkę, nie? Więc super są. Islandia taka ciekawa, wulkaniczna. No tak, super, no, wulkaniczna wyspa, mnóstwo tych wulkanów, mnóstwo różnych wulkanów, wiesz co, też niełatwo je tak sklasyfikować, bo mamy tak jak Eyjafjallajökull w 2010 wybuchł i wstrzymał ruch lotniczy, to wszyscy chyba pamiętają. No to jest inny typ wulkanu, tego, który teraz ma swoją erupcję, bo mamy te takie stożkowe wulkany centralne, ale na Islandii jest tak, że możesz mieć wulkan, który jest już dawno wygasły, ale teren pod nim jest wciąż aktywny wulkanicznie. No i jak to sklasyfikować, że to jest nadal jakby wulkan, czy już nie do końca? No i geolodzy sobie znaleźli, powiedzmy, jakieś na to rozwiązanie i określili na Islandii systemy wulkaniczne. Samych wulkanów trudno jest policzyć, no bo właśnie te klasyfikacje są różne i w niektórych źródłach spotkasz się, że na Islandii jest 130 wulkanów, w innym, że 22, 32 i tak dalej, nie? I chyba najlepiej jest mówić o systemach wulkanicznych, które mogą zawierać zarówno wulkan centralny, jak i takie roje szczelinowe, tak to się profesjonalnie nazywa, czyli właśnie nagromadzenie tych szczelin, z których wypływa lawa, albo tylko to, tylko to. I takich systemów na Islandii najczęściej mówi się, że jest 30. 28, 30, 32, w zależności jak to policzę. Więc tyle jest systemów, które są tak ułożone wzdłuż tego grzbietu śródatlantyckiego, czy starych jego przebiegów, bo tak jakby on przeskakiwał i to nie jest tak, że to jest jedna prosta linia, tylko ona jest trochę, że ma jeszcze takie odgałęzienie i jeszcze kilka innych kresek, bo jakby ten grzbiet przeskakiwał, i to jest takie coś dziwnego, dlaczego kwestionują pochodzenie Islandii, ale w to ja się nie będę zagłębiać. W każdym razie tych wulkanów jest dużo, są różne i to jest świetne miejsce, żeby sobie po prostu zobaczyć, jak wygląda wulkan, nie, stratowulkan, wulkan pod lodowcem, wulkan kopułowy, wulkan szczelinowy teraz.
Więc to świetne. Słuchaj, Demi, masz jeszcze trochę siły, żeby porozmawiać, bo mam dwa pytania, albo takie dwa zagadnienia. Tak. Ja napiję się szybko wody. Dobrze, żeby... to ja herbatę. Bo ty mówisz, a ja jestem spragniona. Tak. Słuchaj, przepraszam. Dwie rzeczy. To takie, bo już opowiedziałaś o tej ostatniej, tej najnowszej erupcji i o tym, że może być niebezpiecznie. I powiedzmy, że słucha nas teraz osoba, która słucha nas w 2021 roku, powiedzmy. Tak. I jest na Islandii, albo się tam wybiera i bardzo chciałaby zobaczyć, jak mądrze podejść do takiego wulkanu, w sensie bezpiecznie po prostu. Jak się przygotować. Tak, jak się przygotować, bo już powiedziałyśmy, że jest łatwo dostępne, jest w drodze z lotniska do stolicy. Powiedziałyśmy, że są szlaki, na twojej stronie nawet jest mapka tych szlaków, z której strony różne można opcje wybrać, jakąś łatwiejszą, trudniejszą, dłuższą, krótszą, ale jak tak naprawdę, co zrobić, żeby to było jak najbardziej bezpieczne. Okej. Każde wyjście z domu zaczynamy od sprawdzenia pogody, warunków drogowych. Chociaż teraz są w porządku, bo mamy lato, ale pogoda i emisje toksycznych oparów z erupcji, a najlepiej jest zobaczyć sobie na kamerkę, bo jest kilka kamerek dookoła tej erupcji i cały czas są streamy na żywo na YouTubie i po prostu jak się zastanawiasz, czy tam będzie cokolwiek widać, albo czy jest bezpiecznie, to właśnie można sobie sprawdzić na stronie, którą podasz, właśnie z emisją toksycznych gazów, to raz, a także właśnie zobaczyć sobie na wideo, czy warto tam iść. Kilka dni temu byliśmy, podeszliśmy sobie kawałek do lawy, nie blisko erupcji, bo szliśmy z naszym trzylatkiem. On bardzo chciał zobaczyć po raz pierwszy w życiu prawdziwą, wiesz, świeżutką lawę, więc wybraliśmy się tam z nim, ale nie podchodziliśmy blisko i byliśmy też tylko na chwilę. Wyjechaliśmy w pięknej pogodzie, słonecznej, w ogóle niebo bez chmur, a w momencie przekroczenia miasteczka Grindavík, koło tego miasteczka znajduje się ta erupcja, niskie chmury, tak wilgotno, ponuro i no już nie było takiego, wiesz, ładnego krajobrazu, w sensie nie było widać gór i tak dalej, więc warto sprawdzić sobie tą kamerkę, jak to tam wygląda. Należy obrać właściwy szlak, tak jak już myśmy trochę powiedziały, że są różne szlaki i do swoich możliwości są różne, jest jeden długi, który w tym momencie, bo szlaki mogą się zmienić, bo ta lawa może je zalać, ale w każdym razie jest taki trudniejszy, bardziej wymagający, ale nim dojdzie się bliżej erupcji, ale są też krótsze, którymi dojdzie się po prostu do spływającego jęzora lawy, jeszcze bardzo gorącego, dymiącego. Tak więc to zależy od tego, co chcemy zobaczyć, od też naszych możliwości. Oczywiście trzeba się ubraniowo dobrze przygotować, bo to, że ziemia tam jest gorąca, to jedno, ale jednak klimat jest chłodny, surowy, zimny, pogoda często się szybko zmienia. I no niestety było tak, że nie trzeba iść w stronę wulkanu, żeby się coś złego stało. Niestety właśnie pogoda islandzka jest na tyle zdradliwa, że może no być przyczyną różnych tragedii. Tak więc to dwa, przygotować się ubraniowo, buty mieć odpowiednie, takie wysokie, ponad kostkę, z odpowiednią podeszwą, tak jak po górach trekkingowe. Nie żadne trampeczki. Nie. Dlatego, że ta skała wulkaniczna jest bardzo ostra. I ona po prostu może rozpruć, zrobić dziury w butach. Tak więc te buty. I też, wiesz, może tak, warto mieć dobre buty, ale może też nie takie ulubione, no bo mogą się troszeczkę poniszczyć, chociaż ja mam od kilkunastu lat jedne buty górskie, które po prostu nie widać, żeby jakkolwiek były nadszarpnięte. Po jakichkolwiek wędrówkach górskich, ale jednak może tak być, że jakieś tam, wiesz, buty czy trochę, wiesz, poniszczą, więc na to no warto być nastawionym. Najlepiej mieć odzież, taką bieliznę termiczną. Ja mam z Merino, bardzo sobie chwalę, czyli taką cieniutką bieliznę, wiesz, takie cieniusieńkie leginsy i bluzka z długim rękawem i na to ubranie, czyli nie dżinsy, ale najlepiej spodnie sportowe
albo takie wodoodporne, wiatroszczelne, tak samo kurtka, w zależności od temperatury, ale no warto się po prostu dobrze zabezpieczyć. Czy maseczki zwykłe pomogą na te gazy? No niekoniecznie. No wiadomo, najlepiej mieć te specjalistyczne, ale te są albo bardzo drogie, albo po prostu korzystają z nich naukowcy, osoby, które długo tam przebywają, jakieś służby. Warto nie podchodzić bardzo blisko lawy, chociaż wiem, że to kusi zdecydowaną większość. Chciałam o to zapytać, bo cały przecież Instagram, YouTube i wszystko, co możliwe, tak, to jest zalane zdjęciami takimi. No, że ludzie, wiesz, podchodzą na centymetr. Ja też byłam bardzo blisko z moją przyjaciółką chociażby, z Kamilą, którą bardzo serdecznie pozdrawiam. Wiem, że słucha. Będzie słuchać. Bo po prostu, wiesz, to jest magnes. To cię tak wciąga, więc przynajmniej warto mieć świadomość tego, czym to się może skończyć. My miałyśmy taką świadomość, że po prostu idąc w miejsce erupcji może nam się coś stać, no bo to, że jest świeżo przez turystów wydeptany szlak na dziko, to raz, i to, że powiedzmy, że jest w miarę takiej odległości od erupcji, że mamy jakieś poczucie bezpieczeństwa, ale dwa, to wciąż no to jest dziki, nieznany teren, nieprzewidywalny wulkaniczny teren. Tak jak mówiłam, w każdym miejscu może powstać nowa szczelina, tak więc nawet jak teoretycznie jesteśmy daleko od miejsca, gdzie lawa wypływa, to pod naszymi nogami również może się rozstąpić ziemia i może dojść do tragedii. Tak więc różne takie wydarzenia tam nagłe, nieoczekiwane, których byśmy sobie nie wyobrażali, nie spodziewali, mogą się wydarzyć. No i to, żeby właśnie faktycznie nie wdychać tych oparów, żeby szukać tego świeżego powietrza, żeby nie przebywać tam długo, ale wiadomo, no wulkan wciąga, po prostu chce się tam być i chce się być jak najbliżej, ale na pewno czego nie robić, no to oprócz, żeby nie podchodzić za blisko i nie wdychać, to nie próbować wchodzić na lawę. Niby już dokładnie zastygniętą, bo jest czarna, ale to jest tak, że ta lawa może bardzo długo stygnąć, latami nawet. Ona może, wiesz, w różnych miejscach może przez bardzo długi okres czasu parować, czyli to nam będzie mówić, że po prostu jest gorąca, ale po prostu, wiesz, człowiek jak widzi, że o, jest powierzchnia lawy ciemna, taka skorupka, że ona się tutaj po brzegach odłamuje, że w sumie jest już nawet chłodna, że mogę sobie ręką, młotkiem odłupać i wziąć do ręki i jest po prostu taka już tak, taką, powiedzmy, no, kamieniem, skałą, to jak sobie staniemy na przykład, no nie wiem, metr dalej, to możemy się zapaść, bo pod nami, jakby pod tą skorupką jest wciąż płynąca, gorąca na kilkaset stopni Celsjusza lawa. Tak uważać, więc to jest zdradliwe. Widziałyśmy z Kamilą różne zdjęcia, filmiki, rozmawiałyśmy o nich, jak właśnie ludzie sobie wchodzą na lawę, jak spacerują, co po prostu jest bardzo niebezpieczne, ale nawet był taki filmik geologa, chyba ze Stanów, amerykańskiego, który po prostu chodził po tej, wiesz, lawie, ledwo co zastygła na powierzchni. No to jest bardzo zły przykład, wiesz, bo o ile ktoś ze świadomością wchodzi i sobie zdaje sprawę, że o, może mi się krzywda stać, to jednak inni mogą nie mieć tej świadomości, naśladują innych. No i też problem dla służb, nie? Dla ratowników. Rozmawiamy już dość długo. Jak dla mnie, to ja bym mogła, wiesz, ten odcinek zrobić 5-godzinny. Tak. Ale nie wiem, jak serwer, wiesz, ja nawet nie wiem, czy mam tyle miejsca na serwerze, żeby taki odcinek dać. Ale jeszcze ostatnie pytanie. Tak. Bo może być tak, że ja jeszcze ten odcinek podzielę na dwa. Tak. Więc spokojnie, ile jeszcze masz sił, to tak szybko cię wykorzystam. Tak powiem, ładnie. Bo powiedziałyśmy o tych książkach. No tak. I że one są drogie. Generalnie nie wszystkie, ale jakieś tam, wiesz, roman Sidełko, czy jakiś tam kryminał, no to jeszcze spoko, ale książki już takie fachowe, które mają dużo informacji, właśnie jakichś map, wykresów, no które po prostu mają ze sobą dużo wiedzy i był duży research i tak dalej, no tak. One kosztują, no bo to jest jednak
Ogromna praca. Ogromna praca, dużo czasu, dużo wiedzy. To jest, nie jest tak, że ktoś sobie siada i pisze, wiesz, romansik. Nie mam też oczywiście nic do tego, bo to też jest trudne i wymagające. Ale chodzi mi o to, że taka osoba musi naprawdę mieć dużo wiedzy, nie? Więc to, no i też przeprowadzić, wydać mnóstwo pieniędzy, czy to uniwersyteckich, czy po prostu z własnej kieszeni, żeby przeprowadzić różne badania, więc to jest jak najbardziej zrozumiałe, więc... No ja nie żałuję, ale jednak no, jest to wydatek faktycznie. Ale ja chciałam do tego zagadać, o co mi napisałaś wczoraj, bądź też przedwczoraj, o waszych planach. Tak. I ja już mówię, kurczę, ale mega temat, nie? Ja już mam takie zajawki, nie? Ja to już od razu kupuję, już chcę to zobaczyć, wiesz, to jest takie, no nie wiem, może jakieś tam naiwne czy coś, ale opowiedz o waszym pomyśle. Dobrze, no więc to jest pierwsze miejsce, o którym mówię publicznie, bo ja o wielu swoich pomysłach nie mówię bardzo długo, dopóki nie jestem ich pewna, albo dopóki się już nie zaczynają dziać. Aczkolwiek jesteśmy w takim geoturystycznym temacie, że muszę o tym, bo po prostu czuję, że to jest ten czas, to miejsce. Więc już dawno temu, kilka lat temu, wpadłam na pomysł, że wydam przewodnik geoturystyczny po Islandii. Miałam kilka propozycji od różnych wydawnictw, żeby napisać jakąś książkę, jakiś przewodnik o Islandii, ale... Miałam takie poczucie, że to już było, że są inni, którzy, wiesz, pisali podobne rzeczy, że to nie jest to, że ja muszę, wiesz, coś na spokojnie, dojdę do tego, co będę chciała napisać, bo od kilku lat, wiadomo, piszę bloga, udzielam się w jakiś sposób, więc na pewno chciałabym też w taki sposób, no w inny sposób wydać jakby tą, no nie wiem, wiedzę, to swoje hobby, podzielić się nim jeszcze w inny sposób niż tylko tak na internecie, na blogu, no właśnie na przykład książką, no, o której właśnie zaczynam mówić. Dajesz, nie krępuj się, będzie dobrze. Wymyśliłam, że to nie będzie jakaś tam książka o naszej historii, jak się stało, że znaleźliśmy się na Islandii, jak nam się żyje, albo zwykły przewodnik turystyczny po Islandii, bo takich jest dużo, są super i po prostu, wiesz, nie chcę przepisywać, robić coś podobnego, ale nie ma geoturystycznego przewodnika po Islandii. I taki mam pomysł i to się właśnie zaczęło dziać i właśnie z moją przyjaciółką Kamilą, która jest geologiem i która też skończyła tutaj studia magisterskie na Islandii. Zaprosiłam ją do tego projektu i zabieramy się do pracy nad tym przewodnikiem geoturystycznym i to nie będzie taki typowy przewodnik, w którym znajdziemy typowe, też jakby już oklepane trasy turystyczne, które też z łatwością można znaleźć wszędzie indziej na blogach, chociażby u nas na blogu, czy na innych stronach internetowych, w innych książkach. To będzie popatrzenie na Islandię troszeczkę z innej strony i pokazanie troszeczkę innych miejsc, zaproponowanie nowej trasy turystycznej, też omówienie w zasadzie tego, o czym tutaj dzisiaj nawet nie zdążyłam powiedzieć, co też myślałam, że może powiem, a może to dobrze, bo może zostawimy to na książkę albo właśnie na oddzielny film o efektach wulkanizmu. Jakie są, które zachwycają turystów. Czyli w przewodniku planujemy opisać w taki przystępny sposób geologii Islandii, żeby mieć taką bazę, wyobrażenie, żeby móc po prostu podróżując po Islandii wiedzieć więcej, kiedy to wszystko się zaczęło, jak to się dzieje, do tych wszystkich procesach. Przejść do tych obiektów geoturystycznych, różnych rodzajów, jakie tutaj mamy na Islandii, które będą opatrzone wieloma zdjęciami, że kiedy będziemy w terenie i popatrzymy sobie do tego przewodnika, to będziemy, nawet jak nie będziemy w tym samym miejscu, to będziemy umieli czytać z terenu, co to jest. Więc to jest dla mnie bardzo ważne i to będzie się też właśnie wiązało z wieloma jeszcze podróżami, które musimy odbyć, żeby zebrać materiał do tego przewodnika, bo to nie będzie po prostu, wiesz, przysiąście kilkurazowe do laptopa i wiesz, i copy pisanie. Copy, wklej, tłumacz, przepisz. Tylko właśnie też jeżdżenie, bo no, też bardziej takich zakamarkach, mniej tam do miejsc, w których znajdziemy też te różne formy. Następnie będzie właśnie taki zaproponowany szlak.
a także dużo mapek klasycznych szlaków, takich na szybko, wiesz, że człowieka chce zobaczyć ten słynny szlak, złoty krąg, golden circle, dobra, to tam z tyłu jest, wiesz, fajna mapka i są opisane miejsca, tylko tak pokrótce, bo też chcę, żeby ten przewodnik był kompletny, żeby jednak zaspokajał potrzeby wielu osób, żeby nie tylko był dla takich stricte pasjonatów geologii, tylko też dla tych osób, które dopiero zaczynają albo są otwarte na to, czyli które znajdą nowe dla nich informacje, wiadomości, które czegoś się nauczą, ale właśnie też znajdą to coś takiego bardziej powszechnego, co jest często szukane. Też poruszymy kwestię geoparków, bo mamy geoparki na Islandii, ochrony geoobiektów, geodziedzictwo. Tak więc skupimy się na tej geoturystyce, przedstawimy Islandię troszeczkę, no jakby wiadomo, że no każdy przewodnik o Islandii mówi o tych obiektach geoturystycznych, bo jednak Islandia z tego jest znana. Tak. Ale skoncentrujemy się tylko na nich, bardziej podejdziemy może naukowo do nich, w sensie, że wytłumaczymy, dlaczego tak się dzieje, a nie tylko co to jest. Tak bardziej dogłębnie, i to też wiadomo, liczy się z tym, że będziemy się opierały na różnych badaniach, różnych pracach naukowych tutaj islandzkich naukowców. Więc tak, to będzie pewnie wielomiesięczna praca. Macie jakiś plan albo jakieś ramy, albo chociaż wiesz, wyobrażenie, ile to może czasu zająć, bo to jest, tak jak opowiadasz, no Dużo pracy. My po prostu w tym przypadku działamy stylem pracy islandzkim, czyli na spokojnie, bez pośpiechu, tak, na luzie. Oczywiście nie chcemy tego rozwleczyć na nie wiadomo na jak długo. Mam cichą nadzieję, że w przyszłym roku by się udało to zamknąć, ale też nie chcę tak, wiesz, żeby tylko nie ma wyszło. Ale myślę, że to w miarę zgrabnie napiszemy. Też pewnie możliwe, że nasze pomysły będą się troszeczkę zmieniać, będą ewoluować. Ale tak, to jest postanowione, bo czegoś takiego nie ma. I myślę, że to jest dobry moment na taki inny przewodnik geoturystyczny Islandii. Zwłaszcza, że mamy tę erupcję aktywną na Islandii, że powoduje to, że ta ciekawość ludzi na tą geologię jest większa, tak więc też to jest. Ja teraz, wiesz, jak tak siedzę trochę, jak opowiadasz i siedzę i tak cały, znaczy mam gdzieś w głowie, wiesz, te lekcje właśnie ze szkoły i ja pamiętam, w szkole coś takiego było, nie mam pojęcia absolutnie, czy jeszcze coś takiego w ogóle ma miejsce i czy w ogóle ma sens, ale ja pamiętam, że na koniec roku, albo na jakieś były konkursy, na przykład na koniec roku to chyba szczególnie dawali nam książki, na przykład jako jakieś takie, nie wiem, czy z jakieś podziękowania, czy może dla tam jak ktoś jakieś oceny zdobył, czy cokolwiek. Tak. Nie wiem, czy też kojarzysz coś takiego, że na przykład dostałam kiedyś jakiś tam atlas, coś w tym stylu, nie? No. To powiedzmy, możemy zrobić akcję w Polsce, wiesz, dla uczniów, którzy zdobyli jakąś tam, wiesz, piątki z geografii, dostaną twój przewodnik, nie? Na koniec. No wiesz, dla osób, które się interesują. Jak najbardziej, pewnie, że tak. Widzisz, propagowanie takiej wiedzy to jest super. Musimy po prostu przekonać osoby, które niekoniecznie lubią się z geografią, że to jest naprawdę fajne, że to jest, że historia Ziemi naprawdę jest ciekawa, dzięki im więcej będziemy wiedzieć, co się działo, tym też będziemy więcej wiedzieć, co może się zadziać w przyszłości i jak sobie możemy z tym poradzić, bo jednak przyroda to jest potężna siła, od której nasze życie jest uzależnione. Im lepiej ją rozumiemy, tym lepiej będziemy sobie umieli z nią żyć po prostu. To jest dokładnie, i chronić, nie? I chronić, więc oczywiście. To też jest fajne, że ja tak o tej szkole, to oczywiście może tak, wiesz, pół żartem, pół serio, ale tak, już w dorosłym życiu, kiedy się kończy szkołę, kiedy wiesz, już nie musisz tam zakuwać do sprawdzianów. Zapomina się też o wielu rzeczach. Tak, zapomina się, ale jak już masz, no nie wiem, ten czas, jesteś sobie właśnie tą dorosłą osobą, no to może wiesz, może w niektórych osobach jest takie zainteresowanie, że kurczę, no w sumie to było ciekawe, nie? Czemu ja tam w szkole tego nie lubiłem, a teraz na przykład jest fajne i że wiadomo, ludzie teraz mega dużo podróżują porównując do tego z tym, co było kiedyś. Ale ja teraz tak mam, przecież już jestem parę lat po studiach, ile? 5, 6? Ojeju.
No, w 2016 skończyłam. No to teraz jak sobie siadam do tych moich starych podręczników, czy do książek nowych naukowych, no to po prostu ja sobie myślę, kurczę, no fajnie, miałam to na studiach, jak fajnie, że teraz mogę sobie to przypominać, jak ja mogę sobie pogłębiać tę wiedzę, idę w jakimś tam, wiesz, konkretnym kierunku, który mnie interesuje. Zamieszkałam na Islandii, bo mnie ona tak geologicznie zainteresowała, czyli wszystko, co związane z wulkanami w geologii mnie najbardziej interesuje. Najmłodsze skrawki Ziemi, czyli też na przykład, no powiedzmy, że geologia Polski mnie mniej interesuje, nie jest dla mnie tak fascynująca jak na przykład to, co się dzieje tutaj. Ale każdy ma inaczej, każdy sobie znajduje jakby swój kierunek, a ja się bardzo cieszę, że jestem w miejscu, w którym mogę rozwijać tą taką moją małą pasję do geoturystyki. No i, to jest fajne, bo też właśnie takie książki, czy chociażby blogi różnych osób, które opowiadają o różnych tematach, powodują to, że można sobie właśnie u siebie też troszeczkę bardziej rozwinąć jakieś tam zainteresowanie. Tak. Dokładnie. Więc, no, cieszę się, że ktoś jest choć trochę zainteresowany tym, czym ja się interesuję, czym po prostu staram się tak, no, w najlepszy sposób, wiadomo, podzielić. Jest mi to naprawdę miło i cieszę się, że ta geoturystyka jest rozpowszechniana, bo faktycznie dziedzictwo geologiczne jest bardzo ważne do zachowania dla przyszłych pokoleń, żeby po prostu wiedzieć więcej i umieć sobie radzić w przyszłości z różnymi rzeczami. Dokładnie. I nawet zarabiać pieniądze. No bo złoża. To naprawdę to są bardzo... różne tematy, które się rozwijają z geologii. Aspekt. Ciekawe. Słuchaj, dziękuję Ci bardzo, bardzo, bardzo serdecznie za rozmowę. Jak wspomniałam, może podzielę ten odcinek na dwa. Prawdopodobnie tak. To zrobię. Bardzo dziękuję. Pozwalam. Rów, jak uważasz, ja jestem zawsze otwarta na rozmowę. Jeżeli jeszcze ktokolwiek byłby zainteresowany jakimś tematem związanym z Islandią, to jak najbardziej. Przede wszystkim taką stroną turystyczną, przyrodniczą, może nawet i życiową, stronę emigranta. Dobra, to dla przypomnienia. Nasz Mały Świat, wasz blog. Naszmałyświat.pl to jest nasz blog podróżniczo-parentingowy z Islandii. O tej samej nazwie, czyli Nasz Mały Świat, mamy również kanał na YouTubie, gdzie wrzucamy i vlogi takie codzienne, i takie bardziej turystyczne. No i oczywiście Instagram, nawet czasami TikTok z informacjami, ciekawostkami o Islandii, Nasz Mały Świat. I chyba tyle, a mam nadzieję, że niedługo będzie i Spotify, ale nie, że podcast, tylko moja muzyka. Oj, bo ty masz dużo pasji, dziewczyno, jeszcze śpiewam. Strasznie dużo, ale bo wiesz, mówię to i chcę zmobilizować męża, żeby mi wreszcie założył. Bo mam tam, wiesz, piosenkę. Nie no, wiesz, u mnie to są dwie główne rzeczy, i muzyka, i ta geoturystyka. Nagrywam płytę i piszę przewodnik. Takie dwa skrajne, ale jakby dają mi poczucie realizacji, i jak jednym się zmęczę, to drugim odpoczywam, i tak na zmianę. To jest bardzo w ogóle fajny pomysł na wszystko, co się robi w życiu, żeby nie mieć tylko tej jednej, bo już po pewnym czasie można mieć. Tak, bo powiem Ci szczerze, że czasem jak tam długo siedzę w książce jakiejś i cisnę o wulkanach, czy piszę jakiś tekst, to jeszcze, już muszę wyjść, muszę skończyć, już mi się nie chce. Już się w głowie kotuje, ale to jest, wiesz, no to wtedy idę i sobie pośpiewam albo pogram na skrzypcach, bo właśnie też się uczę grać na skrzypcach, sobie wymyśliłam ponad rok temu, że 29 lat, przecież to nie jest za późno, żeby zacząć się uczyć grać na skrzypcach. Nigdy nie jest za późno. Ale wiesz co, to myślenie mi się zmieniło właśnie na Islandii, bo w Polsce wszyscy mi mówili, że masz 15 lat, to już jesteś za stara, żeby wziąć skrzypce. Teraz, wiesz, miałam 29, wreszcie wzięłam, bo tu mi powiedzieli, że nigdy nie jest za późno na realizację swoich jakichś marzeń, nawet najbardziej, wiesz, trudnych do zrealizowania. Więc wiesz, jak już się wszystko już mnie męczy, to biorę te skrzypce. A jak to jest takie, zmęczą, to jest tak jeszcze można zapuentować to tak bardzo właśnie ze Skandynawii, bo też ten podcast jest taki skandynawski, powiedzmy, że no jest tu coś takiego, że no kurczę, no nie jest za późno, tak? Nigdy nie jest za późno przede wszystkim na żadną aktywność fizyczną. Absolutnie. Jeśli chcesz zacząć biegać, pływać, cokolwiek, pływać kajakiem, wiesz, no to robisz to po prostu, kiedy czujesz na to ochotę. Ja to zrozumiałam właśnie na Islandii, że możesz w każdym momencie swojego życia możesz wymyślić coś nowego. U Damiana, jak Damian pracował przez chwilę w takiej jednej firmie,
to miał nad sobą, wiadomo, menadżera, kilka lat starszego chłopaka od siebie, miał z 30, coś takiego, z 30 lat. I wiesz, super, wiesz, dobra praca, dobrze zarabiał, wiesz, ustawiony życiowo i nagle stwierdza, że rzuca wszystko, idzie na studia. No bo nigdy nie jest za późno, żeby coś zmienić w swoim życiu, żeby czy zacząć studia nowe, czy dorobić jakiś drugi kierunek, więc tutaj nikogo to nie dziwi, ale w Polsce miałam takie poczucie, wiesz, ja 2 lata później na studia poszłam i mnie się wtedy wydawało, że jestem strasznie stara, że to już jest tak późno, że wszyscy się będą ze mnie śmiać i że jestem jakaś gorsza, wiesz? I że w ogóle ludzie, którzy nie idą na studia, są gorsi i tak dalej, a każdemu się inaczej w życiu układa, każdy jest inny i właśnie na Islandii to zobaczyłam, że hej, że na wszystko jest czas, każdy może robić to, na co tak naprawdę ma ochotę i się może na różny sposób realizować i po prostu ja też tak bardzo mi się zmieniło to podejście do życia i faktycznie ono jest takie bardziej skandynawskie i to mi się tak bardzo myślę. Podoba, bardzo mi się podoba i to polecamy każdemu, żeby trochę odpuścić. Tak. Odpuścić, nie spełniać spinać się, spełniać się w swoich tych zainteresowaniach, w przyrodzie, żeby przebywać też więcej, żeby odpoczywać. No, ale tak, no to jest taka filozofia skandynawska, bardzo. No to co, Demi, czekamy na płytę, czekamy na przewodnik. Bardzo dziękuję. Tak, no i co, miłego popołudnia. Wzajemnie, bardzo dziękuję za tę drugą rozmowę. Bardzo mi miło i cóż, i wszystkiego dobrego wszystkim. Dzięki. Skandynawskiego luzu i wulkanów tak. Śniących się po nocach. No to na pewno. To może mi się dzisiaj przyśnić, szczerze mówiąc. Trzymaj się. Dzięki. Cieszę się, że jesteś tu z nami do samego końca. Mam nadzieję, że wyniesiesz z tego odcinka kilka fajnych informacji. Jeśli tak, to podaj to dalej w świat. W rozmowie z bliską ci osobą, z osobą, która może ma jakiegoś bzika na punkcie Islandii, możesz to zrobić na instagramowym story, czy jako jakiś post w social mediach. Łosiologię znajdziesz na Instagramie oraz Facebooku, więc możesz śmiało mnie oznaczyć, żebym to po prostu zobaczyła. Może nie teraz, bo aktualnie mam instagramowy detoks, ale na jesieni wracam. W każdym razie, w tym odcinku żegnamy się z Islandią. Mówimy pa pa Islandia, ale w kolejnym zapraszam Cię na coś niesamowitego. Tym razem zapraszam Cię na moją tak zwaną dzielnię, czyli na wysokie wybrzeże w Szwecji. Miejsce spektakularnych widoków oraz geologicznie bardzo wyjątkowe. Zapraszam i słyszymy się za 2 tygodnie. Hej do!